Cześć wszystkim! No, Poziom 7, przeciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra, jak widzicie, nasza produkcja miedzi troszkę kuleje po uruchomieniu produkcji procesorowych układów. Głównie dlatego, że mamy coraz mniej miedzi na stanie. Niedługo się będziemy musieli tym zająć. Plan mam taki, żeby podciągnąć to złoże, ewentualnie to również, ale głównie to. Pobudować tutaj koparki, po prostu przeciągnąć dwie linie i zasilić tutaj te dwie linie. Przetapiacze, co są. I potem jeszcze dobudować trzecią linię. Jak te złoża się już wyczerpią, to wtedy będzie można postawić tutaj przystanek i myśleć o jakimś dalszym sprowadzeniu miedzi, na przykład, nie wiem, stąd. Czy skądinąd. Dobra, ale na razie nam to wystarczy. Trochę kolejemy z produkcją, ale naprawimy to, jak już zrobimy układy procesorowe. Znaczy, nie, całą żółtą naukę. Układy procesorowe mamy już. Dobudowałem drugą linię. Okej, no, teraz to już zajmuje troszkę przejście na drugi koniec. Dobra, dobudowałem drugą linię. Troszkę trzeba było poprzestawiać. Okej, czy tutaj wszystko działa? Chyba to jest niepotrzebne. Ale dobra, nieważne. W każdym razie trzeba było poprzestawiać parę czerwonych, żeby troszkę inaczej działały i generalnie jest druga linia. Jak pracuje, no to wysysa większość miedzi z macierzy, więc to jest troszkę problem, ale dobra. W międzyczasie to zdejmiemy, uruchomimy tutaj produkcję modułów prędkości, które potrzebujemy również do zaawansowanych pakietów. Przy okazji, ile potrzebujemy baterii? Potrzebujemy 7 baterii na 14 sekund, czyli potrzebujemy pół baterii na sekundę. Jedna bateria produkuje się jak długo? 5 sekund. Czyli potrzebujemy 2,5 fabryki, czyli 3 fabryki baterii do tych pakietów. Ok, dobra. Przy okazji obciąłem tutaj wyjście. Chcę, żeby ta stacja się trochę opróżniła i potem później ją przeniesiemy. Jak już się opróżni. Tak, pociąg już jedzie. Ale w międzyczasie uruchommy produkcję modułów prędkości. Właśnie, jak dużo ich potrzebuję? Pewnie 7, tak? Moduł prędkości robi się 15 sekund. Okej. A my potrzebujemy na 14 sekund, potrzebujemy 7. Więc około 8 potrzebujemy fabryk. I teraz tak. Właśnie. Ryba Kawalarz 4 odcinki temu wspomniał o produkcjach modułów wydajności, które zmniejszają zużycie energii. Możemy to w sumie zrobić również teraz. Co prawda będą zużywały trochę surowców oraz w dalszej części gry mało się nam przydadzą moduły wydajności, ale pozwolą nam one mocno ograniczyć zużycie energii, może powiedzmy przynajmniej dopóki nie będziemy mieli energii atomowej. Ale dobra. Weźmy się na razie za to, co... Oj. Ach. Misklik. Dobra. To save. Dobra, weźmy się za to, co mówiłem. Czyli za produkcję modułów szybkości. Weźmy... Taka odległość powinna wystarczyć. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Może troszkę dalej. Chcemy tutaj linię jeszcze zrobić. To powiedzmy, że tak. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Myślę, że jedna linia powinna wystarczyć.
Dobra. Tak, przestawiam sobie przez przypadek. I tak, z góry powiedzmy będziemy dostarczać. Albo lepiej z dołu. Albo nie z góry. Aha. Okej, nie, jednak wyjdzie z dołu. Dobra. Tutaj nam się uda zmieścić. Nie do końca. Okej. Na razie i tak tylko tą jedną linię opuszczamy. Pakiety, więc to w sumie nie ma dużego znaczenia. Okej. Powiedzmy tak. I tutaj zielone będą szły. Albo nie, troszkę niżej musimy. Tak. Tak. I teraz w górę. Dobra. Ta linia szła będzie aż tutaj. Szybkie podajniki nie są potrzebne, ponieważ muszą tylko 10 surowców w trakcie 15 sekund włożyć. Więc to nie jest żaden wysiłek. Dwa moduły prędkości. Samo wyjście również nie musi być szybkie. No i dobra, i teraz jeszcze prąd. Czy jakoś... Nie, nie da się ładnie z tym u góry. Więc zrobimy tak. Dobra. I wyjście. Okej, dobra. Tutaj poniżej możemy pobudować również produkcję modułów wydajności, żeby zmniejszyć sobie zużycie prądu. A, dobra, tutaj jeszcze. A na razie spasujemy. Okej, dobra, jak nasza produkcja czerwonych pakietów. Brakuje jej zielonych. Znaczy nie czerwonych pakietów, tylko czerwonych płytek. Brakuje jej zielonych płytek. A produkcji zielonych płytek czegoś brakuje pewnie miedzi, tak? Tak, brakuje miedzi. Jak będziemy mieli więcej miedzi, to lepiej ruszy. Więc dobra. Więc na razie po prostu przyjmiemy, że tak musi być. Dobra. I puścimy sobie te... Na razie tak sobie puścimy taką niby linią. Już musimy je dostarczyć aż tutaj. Dobra. I potrzebujemy jeszcze te trzy nieszczęsne fabryki baterii. Ale dobra, myślę, że tutaj to wszystko zmieścimy. Dobra. Po pierwsze tutaj puścimy sobie tak samo linię miedzi. I puścimy sobie fabryki. 4, 5, 6, 7. I każda fabryka będzie wypuszczała na pas. A tutaj będą fabryki właściwych już pakietów. Dobra. Jeszcze raz. Tutaj druty. Tutaj będą pakiety. Okej. 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tak. No i dobra. Wyrzucać będziemy tutaj. Tak wcześnie jak się da.
żeby tutaj już mogły łapać. Ale dobra, to za chwilę. Powiedzmy, że tutaj będziemy łapać. Okej. W ten sposób na tym pasie jeszcze możemy coś innego jeszcze ruszyć. Znaczy puścić. Powiedzmy moduły prędkości, bo tylko jednego wymagamy. Na układy procesorowe powiedzmy puścimy tą linią tutaj. Okej. No i dobra. Trzeba jeszcze podłączyć to. Tak. W ten sposób. I tutaj podajniki. Może zróbmy tak, żeby się wyrównywało. Dobra. Podłączenie do prądu. Może zróbmy tak. Okej, to może troszkę za gęsto jest. Da się tak zrobić? Tak. Okej. Dobra, to już jest jedna rzecz. Teraz nasze moduły prędkości. Wydajność wydobycia 9. Dobra, może weźmy prędkość badań laboratoryjnych. Ponieważ zobaczmy, jak tam z pakietami stoimy. A my ostatnio całkiem spory zapas. Więc może prędkość badań nie będzie takim złym pomysłem. Dobra. W razie sobie przedłużę tak linię, tylko żeby widzieć. Na razie nie potrzebuję dalej tych surowców puszczać. No i dobra. Tutaj chcemy doprowadzić tutaj chcemy doprowadzić moduły. Dobra, moje roboty zaraz mi dostarczą, tak, zaraz mi dostarczą rzeczy. Dobra, jak daleko jest zasięg? Tutaj. Dobra, niech może podostarczają z grubsza. I tak. Tutaj. I powiedzmy, że zrobimy to również rozgałęziaczem. Dobra, to dwie z trzech rzeczy. Potrzebujemy jeszcze trzy fabryki. Potrzebujemy jeszcze doprowadzić te pakiety. Dobra, pakiety będę puszczał jedną linią, ponieważ nie ma najmniejszej szansy, żebyśmy... Znaczy pakiety, płytki. Nie ma najmniejszej szansy, żebyśmy kiedykolwiek w życiu byli w stanie wyciągnąć pełną, całą linię żółtą, niebieskich tych, no, niebieskich układów, więc nie będzie w tym problemu żadnego. Okej. Dobra, to jeszcze połączyć. Okej. No i dobra. Dałem już szybkie, żeby ładniej wyglądało. Dobra. I jeszcze potrzebujemy trzech fabryk chemicznych.
Do baterii. A do baterii potrzebujemy jeszcze żelaznej płytki i miedzi. Ok, z tym również nie będzie problemu. Chwila, jak długo płytka się... jak bateria się potrzebuje... Dobra, więc możemy długimi zapodawać, nie będzie problemu. Dobra. Powiedzmy, że tutaj będzie wyjście. Tak. I wy będziecie wszyscy produkować baterie. Aha. Dobra. Tutaj podłączymy rury. Tak. Tak. Tutaj możemy dać daleki zapodajnik. Okej. Okay. Gdzie nas znowu atakują? Tutaj. Okej. Okay. Nie ma problemu. Sobie mogą atakować. Aj, dobra. No i znowu. Musimy tylko tutaj już doprowadzić miedź i żelazo i będzie fajrat. Okej. Okay. Gdzie znowu? Tutaj. Okej, to byli tylko zwiadowcy, więc nie ma problemu. Dobra, możliwe, że już w ogóle nie będziemy musieli dalej przedłużać za bardzo naszej macierzy. A raczej nie macierzy. Linii. Ciągle zapominam słowa. Ponieważ zbyt dużo rzeczy już w ogóle nie będziemy musieli produkować w tej fabryce. Jedną z rzeczy, którą będziemy chcieli produkować, to będzie... będą na pewno rzeczy do rakiety. Oraz może dodatkowe jakieś moduły na przyszłość. A tak to już, no, jesteśmy bardzo blisko końca gry, bym powiedział. Czy może nie aż tak bardzo blisko, musimy jeszcze przebadać dużo rzeczy związanych z rakietą. Produkcja części do rakiety również jest bardzo zasobożerna. Więc zanim tak uda nam się to zrobić, to będziemy musieli mocno popracować nad naszymi zasobami. Okej, dobra, źle to puściłem. Dobra. Poprawmy to. Dobra, jeszcze kwas musimy dostarczyć. Ale tu mamy go niedaleko. Zrobię tak samo rury na zapas. W taki wypadek, gdybym chciał to kiedyś rozbudowywać. No i dobra, płynie kwas bez problemu. Myślałem, że mogło się pojawiać problemy z przesyłaniem kwasu na dalszy dystans, ale jest wszystko ok. Dobra. Świetnie. No to jeszcze musimy to wypuszczać. Zróbmy tak, zróbmy. No i dobra, lecą nasze pierwsze pakieciki. Dobierzemy je tutaj. Możemy to już w górę wziąć. Okej. Okay. Teraz roboty mi dowiozą rzeczy. No i dobra.
Szło w miarę sprawnie, powiedziałbym. Tak, poza tym, że to nam będzie zżerać nieprzyzwoitej ilości miedzi, na które prawdopodobnie nas jeszcze nie stać, to chyba jest ok wszystko. Dobra, tutaj są jakieś problemy tylko z miedzią. Ale okej. Nazwijmy, że problemy z miedzią to jest obecnie znany błąd w naszej fabryce. Dobra. Tutaj sobie dostarczymy. No i dobra. Prędkość badań nam się zbada. Tutaj brakuje czerwonych pakietów, znaczy czerwonych płytek. Tego produkcja stoi. No i dobra. Ale już mamy żółte pakiety. Hurra! Zaraz zastanowimy się, co przyda nam się w pierwszej kolejności zbudować z tych żółtych pakietów. To chyba wszystko. Dobra, pierwszy system logistyczny. To nam umożliwi zbudować skrzynie żądające. To nam ułatwi sporo rzeczy. Ale dobra, póki to się to będzie robić, zajmijmy się powoli naszym problemem z miedzią. Dobra. Przy okazji możemy sobie również zacząć robić fajne rzeczy. Z innymi pancerz wspomagany. Już mamy już układy procesorowe. Ale nie zrobimy go sobie, zrobimy sobie od razu najlepszą wersję, czyli pancerz wspomagany 2. Okej, to już wymaga modułów prędkości i wydajności. To będzie sporym problemem, ale przyda nam się. Da nam dużo większe miejsce w ekwipunku tym, dzięki czemu będziemy mogli parę fajnych rzeczy sobie porzucać i nimi się bawić. Okej, dobra. Widać nawet moja produkcja żelaza jest teraz wykorzystywana w pełni. Dobra. Może pozdejmuję wszelkie kopacze, które są już niewykorzystywane. O, tak. I może na razie niech tutaj sobie wszystko działa tak jak jest. A tak, Discord. Ktoś krzyczy na Discordzie, zaraz sprawdzę. Dobra, a my po prostu pójdziemy, podłączymy sobie tą rudę. To będziemy musieli kompletnie przebudować. Myślę, że lepiej będzie, jeżeli miedź będzie spływała z góry tutaj i potem szła w lewo. Da nam to więcej możliwości rozbudowy dalej tych linii w przyszłości. Okej, to również będziemy musieli rozbudować. Tak jak wspomniałem, musimy tutaj puścić czwarty pas oraz musimy podłączyć tutaj te dwie linie. Tak, do żelaza. Przy okazji, patrzcie, jakie wszędzie są lasy dookoła naszej fabryki zmizerniałe. To właśnie efekt zanieczyszczenia. Ale dobra. Idziemy na miejsce i bierzemy się za kopanie. Okay, przy okazji, ten gość już powinien pewnie wyczyścić tutaj wszystko, tak? Tak, więc oddaj do bazy żelazo to, co jeszcze masz. A później cię przebudujemy. Serio, Discord, przestańcie spamować. Proszę. Dobra. Może zróbmy tak.
Dobra, ty nie będziesz aż tak bardzo potrzebny. Tak. Dobra, jeszcze jedno powiadomienie z Discorda i go wyłączę. Dobra, słowo się rzekło. Czekajcie. Discord, gdzie jesteś? Tutaj. Do widzenia. Tak, teraz nie widzę. Tak, dobra, już lepiej. Co ja myślę, że tutaj moglibyśmy puścić trzy linie żółte. Chociaż może niekoniecznie. Dobra. Raz zasilanie. Gdzie to się możemy najbliżej podłączyć tutaj? Bez problemu. Rad to jeszcze nie macie. Nie pamiętam dokładnie matematyki, która mówi ile kopaczy jest w stanie zapełnić żółty pas. Więc nie będę w stanie tego robić całkowicie poprawnie. Ale wiecie co, nie wiem czy w sumie chce mi się przepuszczać trzy pasy. Bardziej, że ten pas będzie bardzo pusty, jeden z nich. Więc myślę, że po prostu puszczę dwa pasy żółte. I ja po prostu będę wyrównywał. Dobra, którędy chcę je puścić? Powiedzmy, że tędy. Okej. I dobra, jedziemy. Tak, to będzie trochę denerwujące, ale dobra. Dobra, to musimy się przebić przez las. Okej, zabrakło mi pasów, świetnie. Jestem chyba w zasięgu sieci, co? Nie do końca. Jak tam produkcja rzeczy? Dalej pewnie brakuje wszędzie miedzi. Okej, wiecie co? Przydałby nam się gdzieś tutaj radar. Mam tutaj taką małą kropkę. Wiecie co, może po prostu tutaj pobudujemy jakiś i uznamy, że będzie ok. Roboty już mi zważą rzeczy. Bardziej mnie interesują teraz pasy. Tak, i wiem, że mamy niepełne pasy żelaza, ponieważ nasz drugi pociąg póki co stoi w miejscu. Musimy go przerobić jego stacją, zanim zacznie jeździć. Ale spoko. Zaraz się tym zajmiemy. Dobra. Chyba niedokładnie dobrze tutaj wyczyściłem. Tak.
Dobra, dzięki, robociki. Jedziemy dalej. Dobra. Naprawię. Żeby nie było sytuacji, że znowu przez przypadek pozbawiłem całą bazę prądu. Okej. No i jesteśmy w domu. No, poza tym, że znowu skończyły mi się pasy. Okej, dobra. W następnym odcinku. W sumie wiecie co, przerobię, myślę, że to poza kamerą. Przerobię to na lewostronne, tak żeby szło w lewą stronę. Tak, i generalnie tutaj zrobię niezły Ramajdan. Nie wiem, jakby to ująć. Żeby tutaj wszystko działało. I też zacznę, dorobię tutaj czwarty pas. Przesunę trochę tą linię, żeby tutaj wpadała i żeby zasilała te piece. Jak tutaj wszystko już działa? No mniej więcej. Cały czas brakuje czerwonych pakietów. Czerwonym pakietom brakuje, znaczy czerwonych płytek, a czerwonym płytkom brakuje zielonych płytek. I tak mniej więcej to jest Factorio. Ciągle czegoś brakuje. Okej, dobra. Więc tym się zajmę troszkę poza kamerą. W następnym odcinku co chcemy robić? Myślę, że naprawimy tutaj tą kopalnię. Ogarniemy ją. I myślę, że zajmiemy się paroma jakimiś fajnymi dodatkami do naszego pancerza. Zajmiemy się wyprodukowaniem najlepszego pancerza, jakiego możemy. Chociaż w sumie nie będziemy mieli jeszcze technologii do tego. Raczej tak, nie będziemy. Chociaż... A tak, potrzebujemy jeszcze modułu wydajności 3. No zobaczymy. Na pewno jeszcze mamy dużo rzeczy do roboty. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!